Dzień dobry, Faustyna Galon-Kołakowska. Witam Państwa 1 lutego w środę w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. W kamienicy przy ulicy Dworcowej w Zabrzu doszło do dużego pożaru. Na miejsce zadysponowano na początek 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Na Placu Warszawskim maturzyści zatańczyli poloneza. Całkiem ciekawa impreza. Wydaje mi się, że polonez też jest dobrą tradycją. Nad ranem 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej walczyło z pożarem kamienicy przy ulicy Dworcowej. Spaliło się 250 metrów kwadratowych dachu, ewakuowano 14 osób, a szczegóły w komentarzach. O 3:38 otrzymaliśmy informację o pożarze dachu przy ulicy Dworcowej w Zabrzu. Na miejsce zadysponowano na początek 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce dowódca, widząc szybkość rozprzestrzeniania się ognia, zadysponował kolejne zastępy. W sumie na miejscu pracowało 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Pomagali nam ochotnicy z Zabrza, również jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Gliwic. Z budynku ewakuowano 14 osób, w tym 5 dzieci. Wszystkie osoby znalazły schronienie w podstawionym autobusie, który był ogrzewany ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Działania były bardzo szybkie, opanowana sytuacja była bardzo szybko, natomiast szybkość rozprzestrzeniania się ognia doprowadziła do tego, że spłonęło około 250 metrów kwadratowych. Akcja była bardzo uciążliwa ze względu na długotrwałe ugaszanie i dogaszanie tlących się elementów konstrukcji dachu. Na chwilę obecną, co do przyczyn, musimy poczekać na ustalenia policji. Czekamy na inspektora nadzoru budowlanego, który stwierdzi, co dalej z obiektem. Przed godziną 4:00 mój dyżurny zadzwonił już po informacji właśnie ze Straży Pożarnej, że jest duży pożar właśnie w samym centrum miasta i ewakuowane są osoby, także my przygotowaliśmy od razu autobus, który podjechał tutaj i mieszkańcy tego budynku byli ewakuowani najpierw do radiowozów, a potem jak podjechał autobus już bezpośrednio do tego autobusu. Przeczekali ten okres dogaszania tego budynku, tak żeby móc wziąć sobie swoje rzeczy. Większość mieszkańców ma tutaj w pobliżu rodziny i uda się do swoich rodzin. Natomiast my też przygotowujemy pomoc, też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wie o tym, że takie zdarzenie miało miejsce i zostanie tym rodzinom udzielona pomoc, taką jaką będą sobie życzyć. Jeśli chodzi o zabezpieczenie, trwają działania związane z oceną zagrożenia. Tutaj jest również nadzór budowlany, jest ściągnięty zarządca budynku, ale też i zarządcy drogi, bo tu będziemy też wydzielać część tego pasa ruchu drogowego, dlatego że tak jak widzimy tutaj jest dosyć sporo rzeczy, które poodpadały od tego budynku i jeszcze po prostu jakiś czas do momentu, dopóki administrator nie ogarnie tego całego terenu, to po prostu będzie musiało to zostać zabezpieczone. My też przygotowaliśmy plan deki, żeby ten budynek dalej nie niszczał i Straż Pożarna zabezpieczy cały ten dach plan dekami, żeby po prostu nie ulegał dalszej degradacji. Tradycją każdego balu studniówkowego jest polonez, dlatego też jak co roku na Placu Warszawskim maturzyści z zabrzańskich szkół uroczyście zaprezentowali ten układ taneczny. Większość zabrzańskich szkół tegoroczne studniówki ma już za sobą, ale aby tradycji stało się zadość, nie mogło obyć się bez tradycyjnego poloneza na Placu Warszawskim. Uczniów wsparli tancerze z zespołu pieśni i tańca Śląsk. Dużo ćwiczyliśmy do poloneza przed studniówką, a później w poniedziałek przyszedł pan, poćwiczyliśmy z godzinę. My jesteśmy oczywiście bardzo dobrą szkołą, wszystko szybko załapaliśmy, więc nie trwało to długo. Całkiem ciekawa impreza, wydaje mi się, że polonez też jest dobrą tradycją. I wymiana podarunków. Myślę, że jako tako jest to tak czy siak spore wydarzenie. Państwo z zespołu Śląsk tak świetnie prowadzą, że nie są potrzebne dodatkowe próby. Myślę, że to, że przećwiczyli to już na studniówkę, która odbyła się 2 tygodnie temu, było wystarczające i świetnie sobie dali radę. Studniówka była bardzo udana, młodzież była bardzo zadowolona i ten najpiękniejszy moment przed maturą, niestety za nimi, a teraz to, może nie najgorsze, ale to trudniejsze. Te 100 dni to taki już minimalny okres, którym już muszą na pewno zabrać się do pracy. Po feriach pełną parą pójdą przygotowania i liczymy na to, że świetnie się przygotują.
A jak z nastawieniem uczniów przed zbliżającymi się wielkimi krokami egzaminami? No, w tym roku obawiam się, że będzie dość trudno otrzymać wysoki wynik na tej maturze. Ale ogólnie będzie dobrze. Wychodzę z założenia, że zdam, w związku z czym nie za bardzo się tym przejmuję. Cieszę się ogromnie, że wszystkie zabrzeńskie szkoły zawsze na ten moment przyjeżdżają tu na Plac Warszawski. No i oczywiście razem pokazują, na co stać zabrzeńską młodzież. Teraz trzymamy za nich kciuki, żeby chciało im się przygotować dobrze do matury. Ale jak tak zdadzą maturę, jak zatańczyli, to jestem spokojna. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki, no i połamania piór na maturze. Liczne atrakcje czekały na uczestników balu karnawałowego z babcią i dziadkiem, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu dzieci z przedszkola numer 19 świętowały dzień babci i dziadka. Przygotowaliśmy bal karnawałowy z babcią i dziadkiem w Królestwie Dzieci. Będziemy celebrować miniony już dzień babci i dziadka, ponieważ wtedy były ferie i tak postanowiliśmy, że uczcimy mimo wszystko po feriach to święto, bo zawsze z radością zapraszamy naszych miłych gości do naszego przedszkola. Wszyscy doskonale się bawili. Były występy, tańce, konkursy. A przede wszystkim życzenia dla babci i dziadków. Zdrowia, szczęścia. Za co ty jesteś dzisiaj przebrana? Za Elżę. A ty za co jesteś przebrany? Za Sonika. A powiedzcie mi, czego życzycie babci i dziadkowi w dniu ich święta? Dużo radości. Dużo zdrowia. Jak się pani podoba na tej zabawie z okazji Dnia Babci i Dziadków? Świetnie. Jest to takie bardzo rodzinne święto i takie scalające. Bardzo się cieszę, że jesteśmy z dziadkiem. Miło, przyjemnie. Fantastyczny występ dzieciaków, naprawdę. Jest przewspaniała impreza dla wszystkich naszych dzieci tutaj zorganizowana. Jestem przeszczęśliwa, że jestem babcią. Czego życzysz babci z okazji jej święta? Żeby była zdrowa, żeby była zawsze przy mnie. Fajnie jest, fajnie. Trochę wnusio zawstydzony jest, ale fajnie jest. Spotykamy się po raz pierwszy na tak wspaniałej imprezie. Gratuluję pani dyrektor i wszystkim nauczycielom, opiekunom tego pomysłu. Na twarzach widać wielkie wzruszenie, bo są tutaj i dziadkowie, i babcie, ale również tatusiowie i mamy. I oczywiście wszyscy oglądają swoje pociechy, które bardzo emocjonalnie przeżywają to wydarzenie. W wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego popołudnia i do zobaczenia.